udział w konkursie The Look of the Year, ponieważ od dłuższego czasu moim marzeniem jest, żeby zostać modelką. Wczoraj przeszliśmy metamorfozy w Akademii Wierzbicki-Schmidt. U mnie zajęto się podkreśleniem mojego naturalnego koloru, gdzieniegdzie został rozjaśniony, gdzieniegdzie przyciemniony, żeby uzyskać efekt promienistej twarzy. Uczestnicy tegorocznego The Look of the Year są niesamowitymi ludźmi, barwnymi osobowościami i są przeuroczy. W tym sezonie nowością Golden Rose jest puder transparentny do twarzy. Bardzo ładnie matuje, stapia się ładnie z podkładem i dzisiaj wykorzystywaliśmy go na naszych uczestnikach. Sesja wyszła naprawdę sympatycznie. Wydaje mi się, że fajnie przygotowany zespół, świetny fotograf, zdjęcie wyszło naprawdę mega. Wydaje mi się, że każdy był pod wielkim wrażeniem. Nie spodziewałem się, że będzie taka fajna atmosfera pomiędzy ludźmi. Mimo wszystko wchodzi rywalizacja, a w momencie, kiedy wchodzi rywalizacja, może być nieco nieczysta gra, ale mówiąc szczerze, było naprawdę fajnie i wszyscy uczestnicy są naprawdę mega mili. Po prostu fajnie spędziliśmy razem czas. Do tego dobrze się poznaliśmy. Uważam, że atmosfera była fantastyczna, wszyscy ludzie byli pogodni, weseli, śmiali się na okrągło. Pierwsza sesja była to nasza osobista. Mieliśmy robione swoje sylwetki oraz portrety. Było w porządku, natomiast później mieliśmy sesje grupowe, które uważam, że były troszkę trudniejszym zadaniem, ponieważ żeby wyszło dobre zdjęcie, każdy musiał wyjść perfekcyjnie, idealnie. Ale uważam sesję za bardzo udaną.